17. kolejka francuskiej Ligi, francuskiej Ekstraklasy. O tym sobie porozmawiamy z byłym reprezentantem Polski Tomaszem Sokołowskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. I wreszcie doczekaliśmy się, Tomek, takiego spotkania, na które chyba czekali wszyscy od początku sezonu, gdy okazało się, że to nie PSG będzie nadawać ton rywalizacji w lidze francuskiej, a nieoczekiwanie jednak zespół Nicei. Mecz PSG kontra Nica. Chyba bardzo rzadko zdarza się, żeby na jakiegokolwiek lidera tabeli był kurs 10. Przy jakimkolwiek spotkaniu mamy kurs 10 na Nicei i to jest na pewno jakaś tam ciekawostka przed tym spotkaniem. Na PSG złoty 30, bo grają Paryżanie u siebie. Ostatnio koszmarny mecz z Montpellier, wyjazdowy, przegrany, niestety krytykowany po tym meczu bardzo Grzegorz Krychowiak. A Nicea chyba miała taki moment zawahania, ale ostatnio złapali drugi oddech. I jak czujesz, jak to spotkanie może się potoczyć? Jeszcze wcześniej grają w Lidze Mistrzów, pierwsze miejsce, także też to jakieś tam spotkanie, gdzieś tam w nogach będą mieli ci zawodnicy, bo będą chcieli zająć się jak najlepsze miejsce przed dalszą fazą pucharową w Lidze Mistrzów. To też jakby można mieć to na uwadze, ale no niesamowite, że tutaj właśnie na Nicei, to co wspomniałeś, jest taki kurs i bukmacherzy zacierają ręce. Ci, co grają tak samo, że liczą, że Nicea może to nie to, że sprawi niespodziankę, bo to jest niespodzianką, że ona zajmuje takie miejsce, tak? Ale na pewno tutaj słabsza podstawa Paryża, zmiana trenera i też w tej lidze zdarzają się wypadki, jak ostatnie spotkanie. Ale ja mam tutaj właśnie u siebie 7 zwycięstw i tylko 3 remisy, czyli te Paryżanie u siebie to jest oczywiście punkty te zdobywają na wyjazdach, ale tutaj bukmacherzy się nie mylą, że dają tutaj jako faworyta, mimo że PSG jest trzecie w tabeli, ale jeżeli chce zmniejszyć stratę, to musi te spotkanie wygrać, żeby dalej tutaj była nieduża strata, bo przy porażce to się już robi troszeczkę tej straty więcej. No tak, porażka to już jest dla niej sytuacja alarmowa. Alarmowa, tak, i to może można powiedzieć, że już daje sygnał, że coś tam jest nie tak w drużynie, ale mówię, to jest spotkanie i PSG tutaj dla mnie każda strata punktów. Będę tutaj jakby przychylał się bukmacherom, każda strata punktów, mimo że przyjeżdża lider, że każda strata punktów dla Paryżan to będzie jakby porażka. Ja myślę, że też wróci jednak stary porządek, to jest, że to spotkanie... Aczkolwiek nie będzie to łatwe spotkanie. Ja bym tak określił, trudne spotkanie, ale PSG wygra. To ja się też z tym zgadzam. Na to, że to jednak nie będzie zwycięstwo PSG, a może remis, liczy AS Monaco, bo Monaco wówczas wyskoczyło na fotel lidera tabeli w tej kolejce mecz z dwóch polskich obrońców, Igor Lewczuk kontra Kamil Glik. Bordeaux będzie podejmować na AS Monaco. Monaco najlepiej grająca ofensywnie drużyna w całej lidze. Ostatnio kolejny wynik z Kosmosu, 5-0 pokonali Bastię. Mogło być wyżej, bo gol Kamila Glika nieuznany. A Bordeaux grający nieźle u siebie, ale ostatnio wpadka ze słabiutkim Lille. Porażka 0-1 to może jakoś trochę zwiększyć ich mobilizację, koncentrację, bo dwie z rzędu porażki to im nie przystoi, bo też w tabeli są dość wysoko. Tak. Dwóch polskich zawodników i dwóch zawodników, którzy zmienili kluby, tak? Oczywiście wyżej tutaj jakby w hierarchii, wyżej stoi Kamil Glik, przychodził z Ligi Włoskiej i przychodził do Monaco, żeby walczyć o coś więcej, tak? I gra w Lidze Mistrzów i też strzelał bramki, także dobrze się wkomponował w ten zespół. A Igor Lewczuk... Zaskoczenie, nie? Tak, można powiedzieć. Piłkarz z polskiej ligi to jest rzadkość. Do mocnej ligi. Tak, w sensie, do wyższego poziomu, tak? Nie da się ukryć, że Liga Francuska jest wyżej notowana niż Liga Polska i tu zbiera dobre recenzje i dobrze się wkomponował, mimo zmiany ligi też można tutaj mieć wiek, ale wiek to dla niego to jest jakby doświadczenie, które zbierał w Legii, a teraz to procentuje. Ale to co wspomniałeś, Monaco na wyjeździe 11 spotkań, licząc Ligę Mistrzów, 6 zwycięstw, 3 remisy, tylko 2 porażki. Oczywiście to Bordeaux jest też u siebie, potrafi wygrywać i potrafi napsuć krwi, ale mówię, też po zaciętym boju, też po nie jakimś wygórowanym zwycięstwie bym tu obstawiał na Monaco. Czyli to nie będzie kolejna kanonada Monaco, jak chociażby tam zdarzało mi się pokonać, tak, 7-0 mecz, ale minimalne zwycięstwo, więc można pokombinować i... Tak, tu się można podeprzeć, jakby ktoś chciał zagrać, myślę, na Bordeaux, tak, właśnie remis lub Monaco to jest taki gdzieś tam można liczyć na jakiś zakład. Zysk, tak? I trzecie spotkanie, o którym będziemy rozmawiać przy okazji tej 17. kolejki, również pewnie zahaczymy o wątek Polski. Też kolejny polski mecz, bo Lyon
Maćka Rebusa kontra Stade Rennes Kamila Grosickiego. No pewnie widziałeś tego niesamowitego gola Grosicka z meczu ze Saint-Étienne. Piękna bramka, ale Stade Rennes wyżej w tabeli od Lyonu, chociaż Lyon ma zaległy mecz, bo przerwane spotkanie z FC Metz, ale na wyjazdach wyglądają katastrofalnie i to tutaj może mieć duże przełożenie pewnie na ten mecz, bo grają jednak na obiekcie Olympique Lyon. 6 spotkań Lyonu u siebie, 4 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. To porażka z PSG. Także wliczając to Ligę Mistrzów, to mają 5 zwycięstw ostatnich spotkaniach. 5 zwycięstw, 4 u siebie, 4, no także tutaj Stade Rennes tylko jedno zwycięstwo na wyjeździe, 7 spotkań. FC Nantes, tak? Tak, także tutaj no mimo tutaj jakby i sympatii dla Grosicka, czy dla Rebusa tutaj, no wyżej tutaj bym tutaj jednak Lyon, aczkolwiek 4 miejsce, jeżeli chcą coś powalczyć, nawet nie tylko Ligę Europejską albo coś więcej, bo tam jest nieduża strata. Miejsce, tak. Gdyby wygrali to ostatnie spotkanie, oni byliby bardzo wysoko Stade Rennes, także tutaj nieduża byłaby strata, jeżeli chcą o czymś walczyć i akurat to jest jakby ich sezon, a Kamil Grosicki wiemy jakim jest takim jokerem, gdy może wejść i odmienia oblicza wielu spotkań. To jednak też po ciężkim boju jednak stawiamy tutaj na Lyon, tak? Ja tutaj postawię na remis trochę przekornie, chociaż bukmacherzy nie mają wątpliwości, złoty 50 na Lyon, 6 na Rennes, to tutaj to nie, może nie jest to taka dysproporcja jak w przypadku meczu PSG Nicea, ale tak. Sytuacja raczej jasna, po więcej typów zapraszamy tradycyjnie na betsafe.com.